Witam serdecznie wszystkich czytelników tygodnika Solidarność, portalu tysol.pl. Świąteczna rozmowa, specjalna rozmowa z Braćmi Golec. Witam Was serdecznie. Dzień dobry, Paweł cześć. Łukasz, Łukasz, Łukasz Paweł. 20 lat minęło jak jeden dzień. Jezu, ja Was pamiętam w 98 roku, ja miałem 6 lat, a Wy zaczynaliście. Czy myśleliście, że to będzie San Francisco, zanim najpierw było ściernisko, a potem San Francisco? No teraz już jest, po 20 latach. No tak, no, 20 lat rzeczywiście minęło jak jeden dzień. Jak patrzymy na te wszystkie wydarzenia wstecz, no to czasami nie dowierzamy, że tyle tego się nagromadziło, tyle wspaniałych, jak to się mówi, chwalebnych chwil, yy, wspaniałych płyt przebojów, yy, ale prawda, tu jest yy, cały czas do przodu, cały czas trzeba myśleć perspektywicznie, yy, z dużym wyprzedzeniem i to też jest yy, takim motorem, yy, żeby trzymać tą grupę, jak to się mówi w ryzach, jaką jest Golec orkiestra. Bo w grupie jest bardzo dużo członków. To nie jest tak, że wy tylko wy dwóch i starczy. To jest tylko Golec orkiestra. Wy macie naprawdę porządną ekipę, wy macie orkiestrę. No tak, do Golec Workersa w terenie przemieszcza się w ilości osób 18 tak naprawdę. Ja, to wy macie firmę, tak? 18 osób, czyli my wyjeżdżamy z taborem 18 osób, prawda, w rejs po Polsce czy za granicę, ale, ale, to, ale to nie są wszyscy związani z zespołem, bo jeszcze jest menadżerstwo, są autorzy tekstów, jest księgowość, są prawnicy. Także tak naprawdę koło 30 osób pracuje na, na stałe. Tutaj no. jakby w sumie na stałe. Ich, ich no nie widać, bo widać nas, bo jesteśmy. Front pyramid, to są styliści, to, to są, yy, yy, prawda, graficje, no wiele osób, które jest zaangażowane. Takie macie przedsiębiorstwo. Oczywiście tak, macie Golec, golec Fabryka. fabryka to, 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 to mniej więcej skupia gdzieś tyle osób. I od samego siebie. początku wydawa wydawaliście płyty. Bo o przemyśle muzycznym zaraz porozmawiamy, bo to jest rozmowa świąteczna, więc też skupimy się na świętach. Ale wy od samego początku sami wydawaliście. Nie było, o, że wytwórnie wy fonograficzne oszukują nas, zabierają pieniądze, tylko nie. My od samego początku wydajemy sami. No to była taka historia, że gdy nagrywaliśmy dwa Sześć lat temu płytę, właśnie jedynkę, do Zurkiestra 1, to cały proces tworzenia tej płyty, ja mówię już fizycznego składania, odbywał się w naszym rodzinnym domu w milówce, prawda? W kuchni, przy stole, tak jak tutaj siedzieliśmy, siedziała mama, nasza babcia, nasi przyjaciele, i tutaj ktoś wyciągał krążek, prawda, CD, ktoś plastik, ktoś folię, ktoś yy, yy, poligrafię, i to wszystko składaliśmy. Do pudła, prawda? Później z tym materiałem przyszliśmy na targ, więc to rzeczywiście taka chałupnicza była produkcja domowej roboty. No ale trzeba dodać fakt, fak faktycznie y, był jakiś tam mały epizod z jakąś firmą, można powiedzieć, dziwną z wydaniem pierwszej płyty, ale my później wzięliśmy sprawy własne ręce. I faktycznie w 2000 roku powołaliśmy y, Golec Fabrykę, która zajęła się poważnie wydawaniem płyt Golec Workies, promowaniem i tak jest do dnia dzisiejszego, czyli wszystkie fonogramy, które są na rynku, w obiegu, to są wydawane przez Golec Fabrykę, żeby było ciekawie urząd skarbowy cały czas ten sam, bo ży, żywiec i oczywiście firma zarejestrowana w milówce, czyli nie jakieś, prawda. Czyli urząd skarbowy jest zadowolony, domyślam tak, się, jak z, 20 lat jesteście na rynku. Ale z drugiej strony warto też podkreślić, żeby właśnie yy, przypomnieć chociażby rozmowę z chłopakami z budki suflera, którzy nam wtedy doradzali, panowie, nie idźcie do żadnych majorsów, do żadnej dużej wytwórni, tylko załóżcie własną wytwórnię fotograficzną tego, tak to zrobili New Abra. I my właśnie posłaliśmy kolegów starszych po branży, i tak poczyniliśmy. Wiadomo, to się wiąże z dużą. Z ogromem pracy, bo tutaj, bo generalnie w dużych firmach fonograficznych muzyk zajmuje się tylko muzyką, zajmuje się tylko jakby twórczością. A tutaj trzeba wiele tematów ogarnąć. Prawniczyk, no czasami człowiek się piesza spotyka z jakimiś umowami dziwnymi, no ale no póki co, 20 lat góry złożało orkiestra, w tym roku zaczyna świętować i właściwie no. Działamy praktycznie od początku w niezmiennym składzie, tak by to jest sukces. Czyli trzonem Gold są cztery bracia Golcowie z żonami, już teraz nawet i, i córka Rafała też we, weszła w tę strukturę. Także no, jak to się mówi, mamy plan to dobrze przeżyć, dobrze cele, celebrować i dobrze to uczcić. Przede wszystkim wydając dwie płyty z, tego, z, tej, z tej okazji. A jeszcze powrócę do tamtego momentu sprzed 20 lat, bo wtedy, gdy nagraliśmy pierwsze trzy piosenki demo, i my ze względu, prawda, że byliśmy muzykami sesyjnymi, czyli generalnie, czyli generalnie nagrywaliśmy z różnymi artystami w czyli Polsce. Czyli wytłumaczy wizą? załóżmy: Jestem artystą rockowym, popowym, potrzebuję trębacza, puzonisty. Tak dzwonię do Pawła bo do Łukasza, Paweł, nagraj mi, nagraj mi tę partyturę taką i taką i taką i wtedy Paweł przyjeżdżał. Tak, i dokładnie nagrywał. takich produkcji w krótkim okresie akurat naszego studiowania w Katowickiej Akademii Muzycznej powstało prawie 60, plus minus. Jak Dużo. U... Tak, później graliśmy u Pawła Kuczyza w Zespole Piersi, także i z Rodowiczką, i z Wodecki Święte Pamięci, i z Tadeuszem. I z Piaskiem, i z Kają. Mnóstwo, i z i Właśnie dobrze, że o tym mówicie, bo wiele, wiele naszych widzów, czytelników, i nie tylko naszych, nie wie, że golec orkiestra to przede wszystkim jazzmeni, muzycy sesyjni, którzy skończyli szkołę muzyczną jazzową. To nie tak. jest tak, że golec, wiesz, kiełbaska, piwko, kwaśnica i gramy muzykę góralską. To są drodzy państwo muzycy z krwi i kości. Potwierdzamy, krótko mówiąc, i do czego zmierzam, że właśnie jak nas branża połowy lat 90. znała z tych jazzowych nut, prawda, z mnóstwo wygranych festiwali jazzowych, od popowych festiwali, prawda, po jakieś Sopotopole i tak dalej, gdzie towarzyszyliśmy z tyłu w orkiestrach, big bandach i w tym momencie wychodzi nasza płyta, czy piosenki, dokładnie trzy, które są tak zwanym demowym przedstawieniem całej naszych jakiejś tam krótkich historii. Czy pomysłu. Czy pomysłu i z Tymi trzema utworami, piosenkami idziemy do dużych wytwórni. I słyszymy od tych ludzi, prawda, panowie, ale kto wam to kupi? Wy o wieczkach, jakieś takie klimaty na holi, to nikt w Polsce nie będzie zainteresowany. A tu no to nie my, macie. jak oni nic, to my no to sami my Idziemy z Twoją ścieżką. Jak ktoś ci powie, nie, to tym bardziej cię to zmotywuje do działania, a góra ma taką naturę, że jest uparty. I, i, i ta nasza upartość właśnie objawia się w taki sposób, że. Powstała właśnie wytwórnia, i powstały kolejne płyty. Bo tak naprawdę w ciągu dwóch lat wydaliśmy cztery płyty. To był taki bardzo mocny okres i tak powiem, no, takie mocne uderzenie. Ale też no, przede wszystkim, no cóż, no, piszemy dalej, komponujemy cały czas. I jakby to nas cały czas cieszy i ten entuzjazm, który był na początku, kiedy powstawała gole z orkiestra. Ja mam nadzieję, że jest cały czas yy, również i dzisiaj, tu i teraz, że tak powiem, bo, bo również jesteśmy przed też wydania nowych utworów, które mają podobny charakter. Pod, po, podobną, że tak powiem, lekkość, ale też podobny wyraz, i, 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 i przede wszystkim są charakterystyczne i rozpoznawalne. No, ale na... czyli cały czas będzie się oddawać coś nowego, tak czy siak? Bo tak jak słuchałem waszej dyskografii od początku do końca, to staracie się na każdym wydawnictwie coś nowego dodawać. Idziecie z trendami, jest ten korzeń Golec orkiestra, ale staracie się poszerzać instrumentarium, muzyków, brzmienia itd. itd. No tak, no, muzyka ewoluuje, no, świat ewoluuje, no tak, tak samo świat wyglądał inaczej 20 lat temu, kiedy piosenka z San Francisco, prawda, czy cienisko no, Pchowca, bo no, no dzisiaj mamy też, jesteśmy w innym miejscu, no, na ziemi, w innym miejscu życiowym. I jakby też mamy inne doświadczenia, inaczej in, 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 świat widzimy. Nawet mamy taką piosenkę, kiedyś napisaliśmy: Świat się zmienia, i my, i, i, i my, a, my, a my z nim lufka toczy Rzym. Prawda? Także, także, jakby no, człowiek ewoluuje i muzyka też ewoluuje, i to jest jakby fajna fajne, fajne rzecz. I mało tego, ewoluują też nasi słuchacze, wierni fani. Mamy naprawdę rzesze fanów, którzy wzrastają z nami. Mamy fanów, którzy poszli do szkół muzycznych, bo tak się zainspirowali pięknym instrumentem, jaki jest buzon, na którym gra mój brat przystojny. Paweł, i oczywiście trąbeczka. Także mamy wielu naprawdę muzyków, którzy poszli tymi tortorami Także to jest też jakby mieć taki no, 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 ciekawy aspekt. Społeczeństwo rośnie z z orkiestrą. To Pękna. jest piękne. Jeszcze wrócę do 1998 roku. Wy sami wpadliście na ten pomysł jako muzycy jazzowi, że będziemy jednak y, rozpowszechniali swoje korzenie, swoje, swoją muzykę, swoje dziedzictwo. Czy ktoś wam doradzi powiedzieć, panowie? Trzeba zrobić kasę. Trzeba zrobić kasę. <laughs> dwóch, te... fajnych <laughs> dwóch fajnych chłopaków jesteście. Dokładnie, dwóch fajnych chłopaków nie jak to wy... Tak szczerze, panowie, czy sami, czy ktoś jednak powiedział, Słuchaj, był taki doradca, który mówi, panowie, tylko się synić i pieniądze czuję leżą pieniądz na pieniądz. A powiedział, czuję pieniądze. <noise> ona i czuje ja nie oczywiście, Nie, nie, oczywiście, że nie, nie bo nie. troszkę inaczej. Pierwsze była twórczość, pierwsze były pomysły, tak. a i właściwie nikt z nas na początku nie kalkulował, że to będzie wielkie wow. Nawet wiele osób było wow mówiło, tak no, nawet no, nie dowierzało, za, za bardzo w to, że, że to jakiś, jakiś chleb z tej mąki będzie. No, Oczywiście, że się napisało inny scenariusz, a przede wszystkim, no cóż, no, muzyka cały, cały czas jakby nas fascynuje i to jakby ta fascynacja, jeżeli się to dobrze, że, że tak powiem, y, 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 słownie, słowno i muzycznie, jeżeli się dobrze skonstruuje jakąś myśl, to, to przemówi do ludzi. To ludzie to, że tak powiem, Y, m, może, że kupią, to złe słowo, ale jakby po prostu wej wejdą w ten temat i też jest y, fenomen jeszcze drugi w przypadku gole z orkiestry, bo wiele osób utożsamia się z piosenkami gole z orkiestry i to jest też jakby fajna rzecz, no, tutaj wywołana piosenka Ście Ściernisko, no jest tego żywym przykładem, bo przecież wiele firm no, bez, nie bez kozery zapaszało z Workace na otwarcie, na przykład swojej nowej fabryki, jakiegoś mostu przejazdu, jakiegoś banku, prawda? I wyjedziecie wykonujecie chyba. i hucznie, jest prawda? przewodnią taką. Ale właśnie, jak wy reagujecie na przeróbki? Bo słyszałam że bardzo mocno, bo wielu, jakby to powiedzieć, wielu odbiorców YouTube'a, internetu urodziło się później niż wy zaczęliście. Jak tak, tak. właśnie reagujecie na te przeróbki, które... Śmiejemy się. No właśnie, bo tu niby straszycie, poz wami blokujecie, a teraz już widzę, że się śmieliście, dojrzeliście do tego, że jak nie, to no, wygląda nie, niektóre teraz. Niektóre były naprawdę no zbereźnie bardzo takie wulgarne, to, to, to nie wiadomo jak to podejść do tematu, ale ja sobie zdaje, że to robi jakiś młody człowiek, który za bardzo no coś tam... Ale dzięki temu żyjecie w internecie. Ja wiem, ja, ja, ja wiem, Podobno my... też fani hip-hopu disują się, że jeden z was jest kserobojem, jeden naśladuje drugiego i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy widzieliście te Tak, memy. widzieliśmy. Nie, no, na, nawet <laughs> wczoraj widziałem takiego mema gdzieś właśnie, że stoi krecik z... Z bajki z łopatką, prawda? I jest cytat a tam gdzie to kretowisko będzie stał mój i on pokazuje po prostu <laughs> nie będzie nic, bo tu jest mój domek prawda, kretowisko, także, ale to są ciekawe sytuacje, my się z tego śmiejemy ale sporo było wulgaryzmów takich, że no ja sam byłem z... znaczy sam YouTube, jeśli chodzi mówię, o Sanko z sam YouTube właśnie blokował, bo YouTube ma niewątpliwie spory problem jeśli chodzi o zamieszczanie treści, które tam tak, są, między wulgaryzmów tak. dużo jakichś seksistowskich klimatów i tak dalej, no, to jest nawet nowe prawo teraz, nie? Oczywiście w, w Niemczech teraz prawo powstało, jeśli chodzi o YouTube'a i tam, jeżeli ktoś może yy, naruszyć to prawo, to może być kara do 5 milionów euro. Aż tak? Oczywiście to jest na nowego roku, ponieważ co to skutkuje, wiele firm poważnych jakichś. Ta... Oczywiście, to jest najnowsze m prawo. Nie, to mówię ci, jak jest. Dużo firm typu, wiesz, Mercedes, jakieś takie nie mogło sobie pozwolić, że w sumie jakiś jest hejt, na przykład na jakieś firmy poważne. W sumie oni za to płacą. Więc dlaczego y ktoś nad tym, nad portalem nie ma kontroli. A to ja wiem, ja czytam nawet o, 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 ostatnio, że tak. jakieś pewne -y firmy wycofały się z YouTube. Oczywiście z, z regionu na jakby Bo nie ma sytuacje Kontroli właśnie. nad tym. Tyle tak jak ja mam swoją stronę to jest odpowiedzialny za treści tam. Tak samo jak YouTube, ktoś jest właścicielem tej strony, prawda, powinien być odpowiedzialny, co tam jest. To właśnie, ale młodzi ludzie wciąż Was kojarzą, wciąż jesteście na rynku. To jest rozmowa świąteczna, specjalna. Tak. Czy było tak, że Rodzin, rodzin, rodzinne wydarzenia święta musieliście poświęcić dla muzyki, dla koncertów, że no niestety, bo teraz święta wielkanocne i no niestety nie spędzimy świąt, bo musimy zagrać koncert, albo mamy jakąś zupełnie inną aktywność zawodową. Jak wam w ogóle kojarzy się święta wielkanocne? Czy to jest dla was czas szczególny, czy tylko po prostu a, tradycyjnie spotkamy się z rodziną jak w każdy weekend i spożyjemy wspólny posiłek? Czy dla was święta wielkanocne ma jakiś mistyczny wyraz, mistyczny sposób, czy to po prostu jest dzień wolny od pracy, panowie? Przede wszystkim y, nigdy nie pracowaliśmy w święta. Y, ludzie opieszą. Pierwszą część pytania. Także święta zawsze celebrujemy rodzin. Jest to czas święty po prostu dla nas. I, i tutaj już sobie nie, nie obważam, żeby grać w Wielkanoc gdzieś, prawda? Nie wiem, w Płocku koncert. Chyba że z orkiestrą Dentą na rezulekcji. Chyba że z orkiestrą Dentą na lekcji o 6 rano. Czyli to gramy co roku Naprawdę? w naszych miejscowościach, gdzie mieszkamy, w górach. Tak. Ja, to ludzie to chodzą jest tradycja. na was nie nam przynaleźć. Nie, 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 nie. nie, nie. <śla> chodzą, my gramy od wielu lat po prostu orkiestrami, które po prostu też współtworzymy jakoś tam i jakby, jakby to jest. Sposób. Idzie się gra, gra się na, na mszy, bo przyjdziemy na uro, uroczyste śniadanko, ale tak naprawdę... Szczerze chcę wam się jeszcze po tylu latach. No ja gram, ja w tym roku na przykład na, Wigili na Wigilię na Pasterce graliśmy w trzypokoleniowej orkiestrze, bo mój dziadek grał, ja grałem i, moi, i moja trójka dzieci. Także to w ogóle jest fenomen. Ty masz trójkę dzieci, tak. dwójkę mam. I tak, że tam myśmy gali w takiej orkiestrze, to Ci powiem, no, no super sprawa. także... Czy święta Wam się kojarzą z rezurekcją, z orkiestrą? Tak. Z, z klimatem rodzinnym. Klimat rodzin. Święta po prostu jakoś ale... po Bożemu. Jeżeli chodzi o kwestie takie telewizyjne, zawsze są programy nagrywane przed świętami. One później są emitowane, niby, że na żywo idą, ale de facto jest przygotowane dwa czy cztery tygodnie wcześniej. Tak, żeby mniej więcej nie zdarzyło nam się nigdy przez te 20 lat podczas świąt, gdzie pracujemy. No. Także tutaj jeszcze jest drugi aspekt, oczywiście świąt duchowy, no, czyli ten najważniejszy, bo tutaj to ile napieczemy kotletów, ile, 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 ile szynek zrobimy, uwędzimy, ile, prawda, błoczków, ile jak no, jakieś to znaczenie ma, no bo człowiek coś musi jeść, żeby żyć, ale to nie jest najważniejsza sprawa. Tu jest przede wszystkim ta, ten duchowy wymiar świąt wielkanocnych i do tego też się mocno przygotowujemy. Bo co być... najważniejsze święta dla chrześcijaństwa. Tak, choć... Nie święta Bożego Narodzenia, tylko właśnie właśnie święta Wielkiej Nocy. Choćby w, po, w, postaci, w postaci takiej, że po prostu na przykład pościmy cały poc, na przykład to jest jakby taka jakaś Cały post pościliście? I, ja. I co, nie jedliście słodyczy? N nie, 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 akurat ja, ja już od wielu lat na przykład pości nie piję alkoholu, także mam jakieś takie, prawda, no i to jest fajne. górale potrafią. No właśnie, mówi by się w górach, że największe pijoki w poście, no, nie piją.